Pierwsza Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych jest związkiem taktycznym bezpośrednio podporządkowanym dowódcy generalnemu rodzajów sił zbrojnych, przeznaczonym do wsparcia związków taktycznych i oddziałów wojsk lądowych na współczesnym polu walki. Dziesięć lat temu, 6 czerwca 2011 roku, zostało utworzone dowództwo pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych. Następnie 49. Pułk Śmigłowców Bojowych i 56. Kujawski Pułk Śmigłowców Bojowych zostały przeformowane w bazy lotnicze i razem z Dywizjonem Rozpoznania Powietrznego oraz Centralną Grupą Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego zostały podporządkowane pod dowództwo i powstała pierwsza brygada lotnictwa wojsk lądowych. Podstawowym sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu brygady są śmigłowce Mi-24D, Mi-24W, W-3PL Głuszec oraz Mi-2. Czterdziesta dziewiąta baza lotnicza realizuje szerokie spektrum zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a jednym z zasadniczych głównych zadań bazy jest zapewnienie wsparcia na rzecz komponentu lądowego. Na swoim wyposażeniu posiada dwa typy śmigłowców, śmigłowce Mi-2 oraz śmigłowce Mi-24. Ze względu na specyfikę i położenie bazy umożliwia ono prowadzenie szkolenia lotniczego, czego przykładem jest na przykład realizacja lotów nad morzem w dzień i w nocy. Pięćdziesiąta szósta baza lotnicza przeznaczona jest do bezpośredniego wsparcia związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów wojsk lądowych na współczesnym polu walki. Zasadniczym zadaniem jest rażenie sił przeciwnika. Oprócz tego realizujemy całe spektrum zadań pomocniczych, takich jak rozpoznanie, desantowanie, przerzut grup specjalnych oraz zadania łącznikowe. Dodatkowo baza posiada unikatowe w naszym kraju zdolności do realizacji zadań bojowego poszukiwania i ratownictwa Combat SAR. Centralna Grupa TZKOP zabezpiecza zespoły od szczebla batalionu poprzez brygadę do dywizji. Nie tylko na czas ćwiczeń, ale przede wszystkim na czas kryzysu i wojny. Zespoły TZKOP biorą udział w procesie planowania, koordynacji i zabezpieczenia bezpośredniego wsparcia lotniczego na korzyść wspieranego dowódcy. Realizują swoje zadania jako element łącznikowy pomiędzy siłami powietrznymi a komponentem lądowym.